Cześć wszystkim! Dziś tematyka, którą rzadko porusza się na YouTubie, to znaczy mowa o treningu izometrycznym. Przedstawię Wam zalety tego treningu i jak efektywnie trenować w taki sposób. Jedziemy z tematem, no i oczywiście łapy nie ma. Przypominam o kursie level 1 i 2 w Truboju Siłowym, który odbędzie się wkrótce w Katowicach. Dla osób chcących ze mną współpracować zapraszam na mojego maila, no i tradycyjnie kod KFD. Co to w ogóle jest izometryczna praca mięśniowa? Jest to praca mięśni, w której wzrasta napięcie mięśniowe, ale nie zmienia się długość mięśnia. Coraz częściej małe elementy takiego treningu możecie spotkać u osób trenujących stricte siłowo, rzucając w ćwiczeniu w różnych miejscach pauzy bądź w treningu kalistenicznym. Ogólnie rzecz biorąc, w przeciętnym treningu powinien stanowić około 10% treningu. Natomiast ogólnie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jakie są więc zalety treningu izometrycznego? 1. Bardzo często stosuje się w fizjoterapii, rehabilitacji. Gdy zaczyna się rehabilitację, często stosuje się najpierw ćwiczenia właśnie izometryczne. 2. Wzmacnia słabe ogniwa ruchu danego ćwiczenia, znając dobrze ćwiczenie, krzywą siły, miejsce, gdzie jesteś najsłabszy, pozwoli Ci to wprowadzić odpowiednie narzędzia, aby poprawić się w tym krytycznym odcinku ruchu. Dlatego świetnym narzędziem, aby walczyć ze słabymi ogniwami, są ćwiczenia z elementami izometrycznymi. Dlaczego? Ponieważ pauza w danym punkcie wzmacnia około 15 stopni nad i pod określonym zgięciem stawu. 3. Poprawiają technikę ćwiczeń, ponieważ często słabość techniczna jest powiązana ze słabością mięśni w danym kącie stawu. A czym silniejsze mięśnie w tym kącie, tym łatwiej będzie Ci utrzymać prawidłową technikę ćwiczeń. 4. Prostota w użyciu. Tak naprawdę do tego treningu nie potrzebuje skomplikowanego sprzętu, metod, a w tych naszych pandemicznych czasach idealnie sprawdzi się w kwestii progresywnego przeładowania. 5. Poprawia znacznie rekrutację jednostek motorycznych. 6. Może zwiększyć napięcie mechaniczne, szczególnie w ruchach, gdzie mięsień jest maksymalnie obciążony przy pozycji rozciągniętej. Oczywiście nie jest tak, że tylko same zalety wyniesiecie z tego treningu. Tak, trening izometryczny ma też swoje wady. Jakie? 1. Sam trening izometryczny pozbawiony jest treningu koncentrycznego i ekscentrycznego, jest słabym bodźcem hipertroficznym, to znaczy są lepsze bodźce, o tak. 2. Nie zwiększa siły w całym zakresie ruchu, tylko blisko punktu zastosowanej pauzy, tak jak mówiłem, plus minus 15 stopni. 3. Mocno obciąża układ nerwowy, stąd stosowanie pauz musi być racjonalne i przemyślane. 4. Może zmniejszyć elastyczność mięśni. A co w kwestii izometrycznego treningu w praktyce? Pauzy w treningu siłowym mogą znacznie skomplikować realizowany cel, bądź go bardziej sprecyzować. Zatrzymanie się w przysiadzie może mieć wpływ na różne słabe ogniwa, które chcesz w danej chwili poprawić. Proste przykłady. Pauza na samym dole może spowodować poprawę siły koncentrycznej. Pauza na samym dole może poprawić elastyczność Twoich czwórek. Pauza na samym dole może poprawić stabilność rdzenia. Pauza na samym dole może poprawić Twoją koordynację pomiędzy fazą ekscentryczną a koncentryczną. Pauza na samym dole ułatwi walkę z bodybuildingiem. Jak widać, jednym ćwiczeniem, jedną pauzą możesz realizować wiele celów, problemów, naprawiać wiele słabych ogniw. Ogólnie możemy podzielić na główne grupy treningu izometrycznego, czyli 1. mimowolne, 2. kontrolowane. I w tym drugim przypadku możesz izometrycznie utrzymywać ciężar, przeciwdziałać grawitacji przez jakiś okres. Możesz pokonywać ciężar, ewentualnie wprowadzać kilka pauz odcinkowych, będąc kombinacją pracy ekscentrycznej, koncentrycznej i izometrycznej. Mam nadzieję, że Was po części zainteresowałem treningiem izometrycznym. Ma swoje wady i zalety, kwestia tylko Waszego doświadczenia, dobrej obserwacji, a wyciągniecie z takiego treningu same korzyści, co przełoży się Wasze progresy. To dzisiaj wszystko i mam nadzieję, że jeszcze łapy nie ma.